Witajcie widzowie, jak obiecałem tak też czy nie. Nie wiem czy formuła lepiej późno niż wcale tutaj obowiązuje, ale załóżmy, że tak, bo takie komentarze znajduję codziennie pod filmami na kanale. Także dzisiaj odcinek o Instagramach uczestników tegorocznej edycji Rolnika. Co ciekawe, większość w tym roku się stwaniła i pozamykała profile. Jedynie Agata to prawilna użytkowniczka Instagrama, bo nie dość, że ma ten Instagram otwarty, to jeszcze zrobiła sobie od razu dwa profile. A co tam? Jak szaleć to szaleć. U Agaty można znaleźć sporo zdjęć z rodziną, z którą jak wynika z Instagrama spędza dużo czasu. Tutaj też ciekawostka dla zainteresowanych. Jest syn Agaty, Hubert, o którego pytał Lewicki i wygląda na to, że żadnej żony tam u niego nie ma. Są też zdjęcia z grzybobrania i wreszcie zdjęcie w słynnej czarnej jak dusza Seby kuchni, którą ten przygotował specjalnie na przyjazd wybranki, która to miała z tej kuchni nie wychodzić. No może nie całkiem, myślę, że na trójkąt bermudzki, kuchnia, łazienka, sypialnia Seba by się zgodził, a nawet na okazjonalne wyjścia spoza trójkąta w stronę pola z obiadem. Ciekawym plot twistem natomiast jest fakt, że poza kolegami z planu Agata ma w znajomych również Patrycję, kandydatkę Seby. To dosyć ciekawe, bo to jedna z niewielu kandydatek, które śledzi. Czyżby to była jakaś sugestia odnośnie happy endu w czarnej kuchni? Oczywiście oboje również mają Instagramy, tylko wiecie, ja w tym roku trochę sobie ten temat olałam, także nie wszystkie konta będę miała dla was otwarte, ale postaram się o jak najwięcej tych kont, bo wiem, że wielu z was to interesuje. Seba ewidentnie zrobił sobie tego Instagrama pod program, bo data założenia konta to listopad tego roku, także tego. Nie ma tam też żadnych zdjęć, za to śledzi masę ludzi z różnych sezonów, Pati brak, ale nikt z nas tutaj dopiero się nie urodził, także wiadomo, że to nic nie znaczy. Pati oczywiście również ma Instagram, choć jej feed jest jakiś taki dziwny. Kasi ani nie znalazłam. Instagram ma oczywiście również sadownik Marcin, który nawet zdobył jakiś zaszczytny tytuł najlepszych jabłek na Mazowszu, czym również pochwalił się na swoim Instagramie. Marcin w przeciwieństwie do Seby ma kilka zdjęć na Insta, chociaż założył ten Instagram również w listopadzie tego roku, także podobnie jak Seba gotów na nagły przypływ followersów. Marcin od razu wrzucił też maila w bio, także kto wie, może szykuje nam się kolejny przyszły rolniczy influencer. Marcin akurat śledzi swoją wybrankę na Instagramie, a to chyba coś oznacza, na przykład, że nie planuje nawet zgrywać przed nami Krzysztofa Ibisza i trzymać nikogo w nieświadomości, tylko od razu cyk, Ania jest przez niego śledzona na Insta. Ania natomiast ma konto na Insta od 8 lat, także i zdjęć ma więcej, choć niezbyt aktualnych. Widać za to, że pomimo, że ma naturalnie duże oczy, ma jeszcze zamiłowanie do filtrów je powiększających, co wygląda dość komicznie. Jest też słynne zdjęcie w prostych włosach, choć nie nazwałabym go metamorfozą, bo jest sprzed 5 lat. Poza tym nic ciekawego u Ani nie ma. Na Insta znajdziemy też Madzie z Chicago, której Marcin nie wybrał. Jej Insta jest zdecydowanie ciekawsze niż Ani. Filtrów zdecydowanie mniej, są za to pojedyncze zdjęcia i zapisane relacje z makijażem i sporo jej życia, podróży i tak dalej. Nie jest biednie, do Polski lata klaso biznes, więc bardziej na bogato niż Caroline Derpieński. No i brała udział w jakichś wyborach Miss, ogólnie no ładna z niej dziewczyna. Tak patrząc na jej Insta człowiek się zastanawia, czy ona tak na serio do tego Marcina chciała się przeprowadzać, ale w programie wyglądało całkiem serio, także nie śmiałabym tego kwestionować. Na Instagramie znaleziemy też Roxanę, którą Marcin odesłał do domu jako pierwszą po tym jak próbowała łapać go za rękę i delikatnie mówiąc no narzucała mu się. To było tak dawno, że tego nie pamiętam. Ale profil ma, proszę uprzejmie, bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy. Ma nawet zdjęcie z Marcinem i Madzią. I widać, że ma kontakt z obiema kandydatkami swojego niedoszłego rolnika.
Kolejnym rolnikiem na Instagramie jest Rafał, zwany też Super Rafałem albo Paprykarzem. Rafał konto na Insta ma co prawda długo, ale widać, że poukrywał albo pokasował zdjęcia i zmienił nazwę profilu specjalnie na cele poprogramowe. Choć tutaj szczerze wątpię w jakieś influencerskie zapędy. Przynajmniej jeśli chodzi o jego osobę, bo możliwe, że chce wystąpić jako rolnicza power couple z Dominiką, którą na Instagramie śledzi, a dodam, że nie śledzi tam pozostałych kandydatek, także to chyba coś znaczy. Dominika, co ciekawe, ma mocne zapędy na influencerkę, choć na pewno z tego powodu do programu nie poszła, bo umówmy się, Rafał nie jest najłatwiejszą trampoliną do sukcesu. Poza tym no kogo jak kogo, ale Dominiki bym o to nie posądzała. Dominika prowadzi bloga z przepisami na różne wypieki i inne takie, sama robi zdjęcia, dodaje przepisy. Ogólnie dziewczyna ma sporo pasji, a to też fajnie. Na Insta jest też Aneta, której Rafał ostatecznie nie wybrał, chociaż się na to zapowiadało. Widać, że dziewczyna podczas kręcenia programu zaopatrzyła się w masę materiałów, które publikowała razem z odcinkami, co można znaleźć u niej w zapisanych relacjach wraz z komentarzami. Oczywiście nie zabrakło też pierwszej odrzuconej kandydatki, która to była wybitną jednostką, trudno powiedzieć co przyświecało Rafałowi, że wziął ją na gospodarstwo, skoro po jej przyjeździe kombinował tylko jakby się jej pozbyć. Co ciekawe u niej można znaleźć całą sekcję komentarzy z wykopu, które ona sama komentuje, również w zapisanych relacjach. I tym wesołym akcentem przechodzimy już do Wiktorii Żmudy Trzebiatowskiej, która jak widać po jej Instagramie miała na punkcie programu Rolnik Szuka Żony istną obsesję. Serio? Że ja tego wcześniej nie widziałam. Zdjęcia z rolnikami z poprzednich edycji, aka zdjęcie z idolem. Była też w pytaniu na śniadanie z Lady K, z którą narobiła sobie zdjęć. Wszystko oczywiście zanim pojawiła się w programie. No nic dziwnego, że ona tak płynnie wypada przed kamerą, dziewczyna musiała się do tego mocno przygotować. Ktoś pisał, że z Adamem to też ustawka i Wika poprowadziła to tak, żeby wyglądać na ofiarę, bo w Polsce to daje ludziom najlepszy fejm, najżarliwszą publiczność i tak dalej. Ale tutaj jakoś powątpiewam, bo jednak to co mówił Adam jest nie do podrobienia. Jakaś psycholog pisała, że może to być zaburzenie afektywne dwubiegunowe, ale wiadomo za mało na diagnozę. Tymczasem ów Adam ma dwa profile na Insta, jeden własny, a drugi jakby poświęcony rolnictwu. Na Insta jest też Szymon, ten który mocno przeżył odrzucenie go przez Wikę. Przypadkiem trafiłam na jakieś jego Q&A i twierdził, że nie ma zdania co do tego jak Adam potraktował Wiktorię i sam mocno im kibicował, co chyba oznacza, że on i Wika jednak nie są razem. Znajdziemy też profil Wróżbity Łukasza, którego nie będę omawiać, bo zdecydowanie za mało tam astrologii. Ogólnie nie wiem jak to się wydarzyło, ale większość z tych pierwszych odrzuconych kandydatów z trójki w tym sezonie to takie ekstrema. Może poza to Anią od Seby, na moje to była zwyczajna babka ze wsi, pracowita, ale trochę przekupka, nic szczególnego. Jakby Agata wzięła jeszcze sika lafo dziadka to już by w ogóle idealnie dopełniło ten sezon, ale nam pożałowała. No i na dzisiaj tyle, jakbyście mieli brakujące profile dawajcie znać w komentarzach. A tymczasem znak pokoju i sup na rower.